Czy tylko pewnie? Bo to czasem... Musiałbym przecież schodzić pana majora. Więc zaraz zginę. Czy nie widział na własne oczy? Kuzu, wie sam. Wszystko troje wyszło racem. Pociągnął dolinę. Jak ta stuka. Jak te kąty. Tam dzieciacka pela przecież lepiej zająca. Wyrosła, wyładniała, a
za jej wychowanie też się nie powstydzę. Jak się ci się a talent, tak ty rozminie? A już bardzo rana siostruniu mówisz. Dawno już je rozwinęła. Śpiewa i tańczy, a maluje tak, że pan sędzia, chcąc wyglądać kwiatek, który namalowała, ma on nosa, bo nie zmaza. Który wyrębasz, kochanie? Sędzia, jakże ci się podoba? Cóż to za pytanie? Ale nie dasz mi dodać, kochana siostruniu? Głupstwa gadasz, duszko moja. No ale już dobrze, dobrze. A kim są ci panowie? Rotmistrz! Złowo! W szkołach jeszcze przyjaźń nas złączyła. Razem wzięliśmy mundur, razem go nosili i razem może w jednej złożył go mogile. Nasz poczciwy kapelan Józef wiele robi, mało mówi, naśladować go należy. A to jest mój Edward, znany już wam po części z mojego listu. W jednej nieszczęsnej tarczce, kiedy każdy o sobie tylko myślał, a ja raniony pod upitym leżałem koniem, on mnie szukał, znalazł, zebrał kilku walecznych i natarł na nieprzyjaciół. Tam też zdobył ten kresę na skroni, która więcej warta niż 10 pieńców. Jak to pięknie być odważnym. No ale dobrze! Dość tego! Chcę pomówić z tobą, panie bracie, więc panowie pozwolą. Dziewczynki, dziękuję. Zosiu! W jednym zwięzłym słowie całą rzecz przedstawię. Nie lubię w nich przemów. Zresztą, kto ma rozum, ten szybko pojmie i zrozumie. Ja rozsądna kobieta jestem, więc tylko szalona głowa sprzeciwić mi się mogła. Ale to rzecz. Powziąwszy wiadomość, żeś na urlopie i żeś do wsi swojej wrócił, od razu zgadłam, żeś wojskową służbą znudzony. Chcesz ją porzucić i na wsi osiąść? Rzecz chwalebna. Ale do tego trzeba jeszcze. Pozwól, ale ja jeszcze nie skończyłam. Ale niech ci przerwę. Gdy się kogo chce przekonać, nie zawsze najkrótsza mowa najlepszą mową bywa. A że to rzecz wielkiej wagi, na rozdziały ją podzielę, którym panu bratu dobrze, że dotychczas źle miał w głowie, że wojskowości nic nie warta, że na wsi osiąść rzecz najlepsza, że lepiej. Duszko moje napisze dzieło o tym, a teraz pozwól, że to ja całą rzecz w najprostszych słowach wyjaśnię. Nie dogadajcie! Nie dogadajcie, gdy tak bardzo badacz mówicie. Ja nic nie wiem, nic nie rozumiem, nic nie będę mówiła, łaskę mi zrobicie! No niech kochana siostra mówi, skoro jej tak przykro, chwila milczenia. Albo niech ją wręczy wymowna, a nie... O nie! Gdzież bym ja się śmiał porównywać? Kochanymi siostrzyczkami! Nie! Ja? Milcz! Milczysz? Tylko nagle cię słyszysz, proszę, z losu na to się nie przejdzie! Tak, ani wcale nie jest ciężko, ani milczenie, nie odbierzę sobie! Zabierz się! Tak już tym razem, tak już bardzo proszę, teraz proszę, czas mnie zrobić do woli! Przecież na mnie proszę, ale to nie proszę! Odbierz mu na to! Nie zabierz się, czy proszę, od tego nie odbierzę! Ja nawet się nie dostaję! Czy bardzo proszę, nie, ja może... Ja nie przeszkadzam! Ja nie zrozumiałem. W uszach tylko dzwoni. Nic nie wiem. Ale jednak... Nic! Nic ukada. Gdy jedna mówi, druga jej zazdrości. Jedna od drugiej mędrsza się nie ma. Gadaliny końca nie ma. A o co rzecz idzie? Mądry kto zgadnie. No ale się tego dowiemy, czy nie? Przyjąć wypada je godnie. Nieszczęście tylko, że nikogo takiego w domu nie mamy, co by umiał damy przyjąć. W rzeczy samej. Źle, żeśmy ostatniej się pozbyli.
usiędzie i dalej w pogoń za klucznicą. A jak babę dopadnie, niech baba nie trzepie, nie rozprawia, tylko zaraz na łysego siada. Ale nie uchodzi. I niech tęgi kłusem pracę. Ale nie uchodzi. Zresztą niech zrobi co zechce. Byleby klucznicę na 11 przystawić. Jedno już. Ale to wszystko to jeszcze fraszka. Ale obiad. Obiad to sen. No bo nie zgódźmy się umiejętnościami Kordesza. Słynie on sprawdzie w obozie jako najlepszy kucharz, ale cóż on takiego potrafi zrobić. Jedynie huzarską pieczeń albo pieczeń huzarską. Ale nie uchodzi. Dla tam to trzeba być jakiejś ozdoby. Lekkiego, coś pięknego. Wiem. Wiem, czego nam trzeba. Wszystko to Grześ zrobił. Bywał po różnych dworach, po różnych miastach, widział różne kuchnie. Grześ zrobi ciasta. Ale... A ty, mój Edmundzie, zajmiesz się szykiem potraw. Ja! Bo to teraz widzisz rzecz wielkiej wagi podobno, czy ryba po mięsie, czy mięso po rybie. A Grześ chłopak w ciemi niebity. Zrobi choć nie umie. Ale... Zrobisz ciasto. Ale ja dalej, bo panie Marze, nie umiem. Zrobisz! Ja każę i basta! Jest i drugie. Dobrze nam się wiedzie. No tam trzeba też jakiejś rozrywki. Muzyczki? Zapewne, czegoś by trzeba, tylko skąd? Skąd? Grześ! Irem! Trąbią doskonale! Ale mój no nie uchodzi! A dajże spokój, kapelanie, wszystko nie uchodzi! Zlituj się, majorze! Wszystkie co do jednej wystraszy z własnego domu. Ale! Co za myśl mi nagle przychodzi do głowy? Wybór, nie? Przeciwnie. Ty, mój rotmistrzu, musisz się tym zająć. Każ postawić pod oknyma jadalnego pokoju... Wiesz co? Zgadnij. Moździerzyk nabity! A jak krzyknę, piwot dobry, ryb z moździerza! Ale Magiosze, no nie uchodzi! Ale przecież to nie z żołnierzami sprawa. Gadaj, nie gadaj, jak moździerza robię. Uważ przecież, że to kobiety. Moździerzy podobne postawić, marsz! Ale, Krzysiu! Jak będziesz trąbił, to nie dmij tak mocno w trąbę.
bo pamiętam, czego się dowiedział z poprzedniej rozmowy, jeśli teraz podobnie. Oj, ale braciszku, a jaki ty się nadumą z wiekiem zrobiłeś? No do słowa dość, nie mogę. Słucham więc. Ponieważ służbę wojskową chcesz porzucić. Ale ja nie chcę służby porzucać. A na co to kryć? Szczerze mówię. Na się chcesz osiąść? Ani myślę. Nie sprzeczaj się ze mną, bo nigdy nie skończę. Słucham więc. Ale bardzo słusznie robisz. Ale do tego trzeba... Trzeba... No, krótko mówiąc, żebyś się ożenił. Czy zwać pani szalona? Ale grzecznie, proszę! Chciałem powiedzieć, chyba byłbym szalony. Dlaczego nie wiesz, kogo ci za żonę przeznaczam? Nie ciekawe. Moją Zosię! Tu dziecię? Przecież ma lat 18. A ja 4 lata starszy od pani. Oj! A tylko bez rachuby, bardzo proszę. Oby to znoszę za moje dobre chęci. Za dobre chęci dziękuję, a układu nie przyjmuję. Zastanów się, wart majorze. Zosia dobrze wychowana. Na wsi po wojnie. Będzie szanowała. Będzie cię kochała bardziej, jak ojca mi się męża. A ty, dziećmi otoczony. Nie dać szczęściem, które ci się trafia. Szczęścia tu nie widzę. Zatmij czyjąś młodość dolegliwościami wieku starego i wystawić się na pośmiewisko całego Bóg. A zobaczyłbyś któregokolwiek z tego całego swojego połku zaraz, gdyby mu się trafiła taka ładna, młoda, mądra dziewczyna, ożeniłby się 3 razy. Ale oczywiście każdy odradzać ci będzie. Dlatego proszę zaprzestać wszelkich narad z tym swoim rotmistrzem, z tym swoim kapelanem i z tym swoim porucznikiem. Zastanów się, ale sam. Bardzo proszę. Krótkie zastanowienie, bardzo krótkie. Mam rozum, Bogu dzięki. Dowiedziałem się nareszcie, o co chodzi. Fraszka, chcą mnie ożenić. Ożenić? Z kim? Coś? Moją siostrzenicą. Ale... ale nie uchodzi. A major? No chyba bym oszalał! A Zosia? Nie wiem jeszcze. Moja rada, moja rada. A cóż to? Narada wojenna? Powiedz, że nie chcesz. Uradzisz. No pewnie nic dobrego. A panowie pozwolą. Majorze, teraz możesz coś... Ale trzeba rzecz skończyć. Coś! Pograsz sobie z wujkiem. Ale zaraz! Trzeba rzecz skończyć. Krew z nosa! Krew! Ale wrócisz? Wrócę! Wrócę! Rozmawiasz z nim, poznacie się bliżej. Żona zrobi z nim co zechce.
chcesz stąd? Cóż stąd? Co to za pytanie? Twoja matka chce cię wydać za majora. A ja właśnie jego oświadczenie słyszałem, że żenić się z tobą nie myśli. To jeszcze nie koniec. Miejmy nadzieję, no! Chciejmy ją mieć! Gdy cię po raz pierwszy tu zobaczyłem, jakieś niewymowne przeczucie szczęścia duszę moją zapełnia. Zwierzmy się majorowi! Wezmijmy jego pomocy! Nie mogę! Ała! Opa! Boli? Tak. Ty mnie rozmasuje. Panie majorze, oto
chwilkę. Troszeczkę. Dla niego troszeczkę to nic nie znaczy troszeczkę. Nie wiem, jak się tak poległy. No, może tylko jedna pisemna. Może trzy. Bo doktora posłać, krew trzeba puścić. Niech i Grześ puści krew. Ale nie uchodzi. Panie majorze, podejmuję się. Ale kiedy mówię? Ale majorze, nie uchodzi, tylko doktor tu pomoże. Dobrze. Ryba! Biegnij zaraz po personel, niech im krew upuszczą. Tylko nie za dużo. A to szkodzi nerwom, moi panie.
ci na strych donieść. A, cześć! Zakończyć pod oknem. Jak, na dworze? Odjeżdż! Dokąd? Ostępujesz nas? No nie, wytrzymaj! Ja z tobą! Zabierzcie mnie ze sobą! Chwila, panowie! Chcecie damy same zostawić? One sobie doskonale same poradzą! Ale one nas nie puszczą! Cicho! Trzeba uciec w sekrecie. W sekrecie? Uciekaj! Remont! Konie!
i wrócić. A prędko? Tak! To znaczy, ciężko powiedzieć, kogo mieć hader. Dziewczynki, dziękuję. Już nie, chyba. No i po co to udawać? Nie lepiej prawdę powiedzieć? Żeby bać pani widzicie. Nie lubię i nie będę udawać. Chciałeś nas więc odjechać? Tak, chciałem. Same zostawić? Same, bez pożegnania. Do tego stopnia posunąłeś niegrzeczność. O, mylisz się, bać pani, to nie była niegrzeczność. Ach, tylko uprzejmość. Tak, nie inaczej. Przyznam się, nie umiem dam przyjmować i mimo najlepszych chęci mógłbym wiele złego nabroić. Już raz zemdlałeś się, jak nas chciałem przyjąć. Kto mi zaręczy, że mi nie pomrzecie, jak was jeszcze lepiej ugościć zechce? Skąd ja mam wiedzieć, czego wam trzeba, a czego nie trzeba? A doskonale byś wiedział, gdybyś był kontent z naszego przybycia. Niestety, siostry cię kochają. Naprawdę jest kwitnie sad, mówią wiatr.
zamiar twojej matki względem... Nie! I... co ty na to? Ja? Nic. Mów szczerze. Szczerze mówię. Ja to skrzesię. Widzę z oczu. Mylisz się, bać pan dobrodziej? Mylę się? Z tym wszystkim, moja... Ja tego jedynie pójdę. Moja droga Zosiu, chcesz iść za mąż? Tak jest. Za mnie? Tak, jest. Zosiu. Dlaczego? Dlaczego? Tak jest, dlaczego? No, myślę, że wasz panna sama to możesz łatwo zmiankować. Wcale nie. A coś dobrego we mnie widzisz? I owszem. Owszem? Owszem? Myślę, że nie byłabyś szczęśliwa. To trudno przewidzieć. Ale mnie się zdaje, że dwie osoby powinny się dobierać jak parakon. Równy kot, równy zwrot, równy ogień. Wtedy się lepiej jedzie, a mniej się odbywa. Ale kiedy jeden leniwy, a drugi pysty, ten ciągnie, tamten skacze, to diabła warto, moja pani. Jakbyśmy się pobrali, to do której parakonii byśmy byli podobni? Podobnie do dróg. Bacz panna, byś biegała, ja bym się potykał. Bacz panna, byś skakała, a ja bym karzył. Śmiej się, śmiej. Lepiej się śmiać, niż głup postrzelić. Porównanie rozświeżyło mnie trochę. No to bez porównania. Bacz panna młoda. A teraz zapraszam państwa do kilku prostych ćwiczeń. Zapraszam panią. Thank you.
zapraszamy na 10 minut przerwy. Wolność
głosim, a potem na starość nie ma komu poduszki pod głowę podłożyć. Co w tym takiego strasznego mieć przy sobie piękną, młodą dziewczynę, która by o ciebie dbała, pieściła, głaskała? Szalony, kto inaczej myśli, prawda? Nieprawda. Bądź zdrów! Przyjechało ich trzy. Jak jedna! Ze swoimi kotami, chłopcami, z rokami! Jak zaczęły te swoje... Młodego człowieka! Głupiec! Jemu się żenić. I to żenić z dzieckiem! Gdyby to on tak zechciał koniecznie, niechby sobie był poszukał co? Dojrzałszego. Jak dobrze, że tutaj zostaje dać pana. Jak możesz być tam w spokoju, będąc dzieckiem majora? Jak możesz zezwalać na jego ożenienie? Nie zezwala. No ale nie starasz się go odwieźć od tego szalonego zamiaru. Zapomnieć nie mogę. No ale jemu potrzeba odmiany losu. No... nie. Cóż, przyjemnie, że ponad stary to jest to. Prawda. Podległ tylko swojemu obowiązkowi. Nigdy sam, nigdy oprócz. W towarzystwie. Przyjaciół doświadczonych. A prawda? Och, bo gdzież lepiej poznać człowieka, niżeli w biedzie, trudzie i niebezpieczeństwie. Prawda? Och, tak. Gdybym nie była kobietą, byłabym żołnierzem sama śmierzy. Proszę? Co za kobieta? I tylko w kawalerii. Chciałabym służyć. Kawalerii? Tak. Konie lubię. Konie lubisz? Sama konno jeżdżę. O, konie jeździ. Cóż to za uciecha dobrego, sięści rumaka, jeszcze młodego trochę. Dzikiego. Musisz go prawie chodzić. Popołudź. Ostrożnie. Potem żwawiej. Tak żwawiej. Kłusować. Niech się wyciąga. Garpować. O, samo prawie. Spiąć ostrogo. Na co? A tu czasem. A kiedy uparty? Tak, kiedy uparty. Och, co tam dzieje? Siedziałabym w stajni tego do tamtego, kazałabym przyjeżdżać albo sama przejeżdżała. Co za kobieta? A potem wieczór. Fajeczkę zapalić. Fajeczkę? Tego smaku demon trudno pojąć. Cóż to? Nie, to jest sama jedna z tym palem? To nie pali? Och, sama palę. Pani, ty to nie pali? No tak, mam odległe gusta w całej płci mojej. Że dotąd załóż, wyjść nie chciał. Co za kobieta. Miejsc panicze, to by tylko chcieli, żeby żona bawiła się, stroiła, szpiotała. Nie chcą pojąć kobiety, co by lubiła życie obcą. No tak, lecz czemu się pani łaskawego swoją rączką nie zaszczyciła? Ach, sama płocha młodzież trafiałaby się tylko. Nikt wie, rozsądny. Co by cenił mój sposób myślenia? Nie, być nie może. Serca żołnierza z kamienia! Gorąco mi, gdzie to okradł? A później, zostaj. O, później, kochany, później. Później teraz to okradł. Co za kobieta?
nas połknąć chcieli. Żaden dobrego słowa nie przemówił. A teraz jak pora? Na jedwabiu można wyprowadzić każdego. A dobrze, moja matka mawiała, że kobiety rządzić stworzone. Ale czemu nie rządzą? Ależ ty dziecko, alboż to jedno złe na tym świecie? Już ja bym tu rządzić nie chciała. Pietośnie. Mnie strach bierze, jak spotkam którego. Mnie także, a zwłaszcza majora. A mnie się zdaje, że gdybym była najodważniejszym żołnierzem, to bym zaraz uciekła. Jakbym go tylko zobaczyła. Mnie też. A rotmistrz jeszcze straszniejszy. Prawda, aż dreszcz bierze. Przebrzydły huzary. Ale za to porucznika. Porucznik wart być pułkownikiem. A jak nic swobodnie? Mnie się o to pytaj. A jakie by szczęśliwe, do mnie nie zagadał. Do mnie też nie. Ale za to pan Grzegorz! A to mój pan Saneczka?
kapliczka. Tego nie znajduję, ale ciągle biega. Za przekusem. A, przekusem. A konno jeździ. Konno jeździ. A jeździ, jeździ. A diabła tam. To się każdemu podoba. Jeszcze dziś się z nią ożenię. Ty? Ja. Ty? Ja. Przecież nie pan rotmistrz. A ty byś jeszcze żenić! Kuziom! Pokojówką pani Ordonowej. Za pozwoleniem. Bez broni. A idź mu! Wyno! Mówiłeś z majorem? Mówiłem, ale... I co uparty? Uparty się oporem nazwać można. Odjeżdżam! Ale wpierw wymagam od twojej przyjaźni jednej usługi. Posłuchaj. Co to ma być? No i nie wiemy o smutnej tajemnicy. A może i dobrze. Dla niego wyrzekłem się więcej niż życia, bo wyrzekł się ciebie. Bądź szczęśliwa. Bez ciebie? Dla mnie, Matko. Razem zostaw tu. Chodź, zachowane. Poruczniki. Poruczniki.
uczynik? Zofię w rękę całował! W rękę całował? W rękę całował. Siostry, to jeszcze nic na Boga, co jeszcze? Oprócz. Klęczał się! Klęczał przed nią? Klęczał przed nią tu! W tym miejscu! Siostry, to jeszcze nic. Co jeszcze? Jeszcze? Porucznik. Porucznik. No, trzymam ją na pięcie! A Zosia? Tego mi się prawdziwie nie spodziewa. Gdyby mnie, mój stary to
to bym się na pierwszym drzewie obwiesił! Rozumiesz, mać pan? Obwiesił! Do stu paraliży! Ale co się tu dzieje? Co się dzieje? Mówiła mi panna Aniela.
coś jej nagada. Ale nie dbam o to. Rad twoich nie potrzebuję. I na złość się ożeni. Ożeni się. Rozumiesz mnie, waś pan? Na Boga posłuchaj! Nic słuchać nie potrzebuję. Sam się rzekać nie możesz, więc chcesz, aby nigdzie na świecie małżeństwa nie było. Broń Boże, ale twój wiek! Kapelanie, lat moich minie rachu do 100 piorunów! Oni wszyscy poszaleli! Pan kapelan! A co tam za uczciwy grzegorze? Niech pan kapelan się za mną stawi. A do kogo? Do pana majora. Ha! A względem czego? Chcę się żenić. Z Guzią, z popływu pani Rogonowej, piękna dziewczyna, kocha mnie tego. Prosiłbym więcej o... Chcesz się żenić? Tak. Choćby dziś. No nie wytrzymam, nie wytrzymam! Niech was wszystkich... Bóg ma w swoim imię. Rozsądny człowiek.
Każdego lubił, szanował. A teraz taką śmieszność. Takie nieszczęście chce sobie ściągnąć na głowę. Mnie to brzydko, bo to mój przyjaciel jest. Potem niby co? Mam zastrzeżenie? Obok jelenia? Jelenia? Skąd? Także powiem ze swojej strony, że ktoś się za tobą nie ożenił, niech się raz strasznie żeni. A jak się ożeni, niech zakaże głowę odgolić. Dosyć tego! Koniec! Marsz! Chcieliśmy podobne głupstwo popełnić. O, i mnie się tak zdaje. Oj tak, wielkie głupstwo. Nie ma co mówić, wielkie głupstwo. Niech go... Jak tam ostro prawdę wypowiedział. A po huzarsku. Dawno się tak nie czerwieniłem. Odciekł sęgi. A długo nie może stracić rozumu. Jeszcze... Jeleń w szeregu. A co te kobiety z nami zrobiły? W jeden dzień przewróciły dom cały. I głowy nasze. Chcieliśmy się żenić. Na co? Po co? Kłóciliśmy się między sobą. Nie na długo. Tego by nadal nie dokazały. Ja się ciebie tu zrobię! A ciebie piszmen! Panna Aniela mnie tak... A mnie Tyndalska robiła. Może ci panowie, nie wiem co się tutaj dzieje, nie chcę wiedzieć, nie chcę dłużej tutaj bawić. Bądźcie zdrowi, serdecznie życzę, bardzo życzę. Kochany Józefie, wszystko to dobrze wróciło. Mój stary, i na to się gniewa. Na nikogo, ale co się tutaj dzieje? Wróciliśmy do rozumu, prawda. Chcieliśmy się żenić. Nie uchodzi. Ale się nie żenimy. Ale nie to mnie boli, żem zbłądził, bo któż się czasem nie potknął. Ale czynność Edmunda, o, to mi na sercu jak kamień. Jaka czynność? Wiedząc, że mi się Zofia podoba, chciał ją zbałamucić. Chciał ją porwać. No nie, no to byś nie mógł. Żeby tak było niezawodnie. A kto ci to powiedział? Moje siostry. I tyś to uwierzył, tak? Tak jak temu, że ja z nimi o tobie rozmawiałem. Klęczał przed nią. Na pożegnanie, polecając szczęście twoje. Ja już niczemu nie wierzę. Nie rozumiem. Edmund i Zofia kochali się niedawno. Ale że rzeczy inny obrót wzięły, Edmund postanowił wyżyć się miłości i nigdy Zofii nie widzieć. Majorze, Edmund poświęcił ci więcej niż życie. Edmund? Tak, Edmund. Edmundzie! Edmundzie! A cóż to za wypadek? Obchodzimy powrót rozumu. A czy pan tu jeszcze? Tu jeszcze? Niech wam będzie, moje damy,
żeście huzarów zwyciężyły, że musieli kapitulować i jednego oddać wam w ofierze. I to przyznajcie, najlepszego! Najlepszego! Wiwat damy! Wiwat! Rynk pościeża! Zresztą zapisałem w spadku Edmundowi. Tyle
Sławomir! Ja jestem Sławomir. Stanisław. Ja jestem Stanisław? Tak. O, dobrze wiecie. No to Sławomira mi tu wezmę. Chociaż nie, no ten to zdrajca. Chciał się żenić z tym gratem, to znaczy z Anielą. Moim bratem, moją siostrą. Panie Stanisławie, musimy już wracać. Kocyk na kolanka? O, tak poproszę. A gdybym ja był troszkę młodszy. Panie Stanisławie. Przepraszam. A zaśpiewa mi siostra jeszcze raz tę piosenkę? No dobrze, ale tylko początek. Tak. Z tobą chcę Thank you.
Pozwólcie państwo, że przedstawi zespół Aleksandra Chłopowska, Olga Valeron, Kinga Turek, Eliza Banaszkiewicz, Maria Kośnider, Agata Nagrowska, Małgorzata Wieruszewska, Maria Szymkowiak, nasz choreograf, Adrian Bruchnik. I tutaj uwaga, debiut na scenie Rawickiej, grała już we Wrocławiu, ale debiut jednak tutaj, nasz nowy nabytek, perełka, Aleksandra Lipka. Igor Kanusek. To nie da się ukryć, póki publiczność. Damian Karmiński. Jan Marciniak. Michał Balcerek. I zespół Decent Toys. Dziękujemy państwu, dziękuję również operatorowi dźwięku Piotrowi Roszczykowi i reżyserowi świateł Karolowi Szczelińskiemu. Jesteście państwo najlepszą naszą publicznością, jak do tej pory. Trzeba to powiedzieć. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy. Dobrej nocy. Super.